Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Masz, proszę, nie masz. Wiem, nie będę wiem, ci chował. Nie wiem, co was łączy. Nie wiem, co was łączy, ale za każdym razem, kiedy dosyć. Tomasz Kamel ląduje na pierwszej stronie Faktu, gazeta ginie o poranku w redakcji. Nie ginie, tylko się zawinęła. No po prostu się zawinęła. Bydlaku, myślałeś, że nie ma już więcej faktów w redakcji. To redakcja faktem usiana i jego dzisiejszą pierwszą stroną. Proszę cię, ale mi to honoru. Jaki dramat Kasi Niezgody nie, i Tomasza Kamela. Po prostu. To jest szok. Jak ciebie stąd wyrzucą. Musieli zrezygnować z luksusowych kaprysów i wrócić do swoich starych przyzwyczajeń. I rzeczywiście muszę ci powiedzieć, że Kasia jakaś taka jest, no, szczuplejsza trochę dzisiaj na zdjęciach. To są właśnie dowcipy na poziomie faktu. Homofobiczne, ad personam. Koniec sushi, witaj kiełbasą! Kiełbasy in space, ale ten to, kraj otworzył się przed twoją rodziną. Całe życie jadł surową rybę. Nie wygnaliśmy ani twojej matki, ani ojca, mimo że Rosjanie. I siedzieli, ty tak odpłacasz za gościnę. I tak, głodny jestem, Kaśka. Ona, no ja też. I tak z przyzwyczajenia, tomo sushi, a potem, oj nie, przecież nas nie stać. To idź, kup coś, ale co? No nie wiem, co ludzie jedzą? Podobno kiełbasę. Jak przyjesz? Dobrze, już nie mam siły. Proszę. Dzień dobry państwu. Wszystkich tych, co kiełbasę i sushi na śniadanie jedzą, wiedzcie, że i was prędzej czy później kłopoty odwiedzą. Poranny wojewódzki, figurski. Poranny WF. W SC Rock. Mogę zacząć od wiersza? Ja też mam wiersz. No to ja powiem pierwszy. No to proszę. Jeszcze raz powiesz coś o kiełbasie, dostaniesz w ryja, ty. Michał. Żegnajcie zarobki bajońskie. Żegnajcie kolacyjki japońskie. To już nie ta pożywienia klasa. Dziś na obiad kiełbasa. O, zachwiałeś rym i rytm. Kiełbasa, wiesz, przez usta mi nie przychodzi. Rzeczywiście mieć żarno. No. Ciekawe, jak się musi czuć kiełbasa, jak jest wieziona Ferrari na przykład do domu. Zapytaj Joli Rutowicz. No właśnie. Ty wiesz, że Ryszard Czarnecki wcale nie jest Ryszardem Czarneckim? No co ty opowiadasz? Ruchnęło wczoraj, ale z takiego działa. A, tak, słyszałem, tak, bo on się tam z tej Róży Thun śmiał, że tej von Lili Liefenstein. A on jest Richard Henry von Wogenbole. Richard Henry von Wogenbole. Chciałbyś, żeby nas w apartamencie, a głos z Polski zabierze Richard Henry von Wogenbole. Richard Blackenstein powinien się nazywać. Bo to jest tłumaczenie Czarneckiego, prawda? Ale spokój, wolny ból. Jak jest czarny po niemiecku? Black. Dobrze, black. Dobrze, czyli Blackenstein. Schwarz po niemiecku. Schwarzwald. Schwarzenegger to jest czarny murzyn. Schwarzwald. Schwarz, zapomniałem, że rzeczywiście. Jezus, Ryszard Czarnecki. No cóż, teraz ty. Ja teraz chciałem powiedzieć, że nakryli Kazika, jak jednak całuje Izabelę, czyli wszystkie powłoski. W kajowskim klubie? Zmarnowaliśmy wczorajszą audycję, wyobraź sobie. Izabeli Kazimierz. Jest, przekłada się na cmok, picie kawusi. To rytuał czułości, łyczek napoju i buziaczki. Dzisiaj ale podobno tak się rozkojarzył po tej wizycie na w klubie. Szóstej, ale powiem ci, że jak on się tak wyciąga do niej przez stół, żeby buziaka, to okazuje się, że on ma, słuchaj, metrową szyję i dwumetrowy język, wiesz? No co ty? Tak, naprawdę. Ten Kazik to naprawdę potrafi, dlatego miał takie poparcie, ale podobno on wsiadł do samochodu tak i miał kłopot, żeby znaleźć pedały, wiesz? Tak, był trochę zmęczony. Mówisz? No, ale... Słuchaj, duńska dziennikarka, szok! Duńska dziennikarka chciała pokazać w swoim programie, że szampon przeciwłupieżowy jest niebezpieczny dla skóry. I wiesz, co zrobiła? No. Wlała specyfik do akwarium z rybkami. No ojej, i co, już śmierciła rybki? Rybki wypłynęły brzuszkiem do głowy, ale pozbyły się szamponu. Znaczy, przepraszam, łupieżu. Dostali... Justyna ma najsztuczniejsze. No więc zakrwawiony Niemiec zgłosił się na policję. To dobrze, prawda? Ale niestety nie jest to redaktor ani Axel Springer, ani nie jest to Stefan Mela. Ani dziennika, którego pozdrawiamy z tej strony. A właśnie, bardzo, bardzo serdecznie. Chcielibyśmy pozdrowić wszystkich kapusiów z upadającej gazety Dzienny. Dziękujemy za donosy. Mamy nadzieję, że sprzęt nagrywający dzisiaj dobrze działa. Na szczęście próba mikrofonu. Na szczęście ludzie lewicy są zdecydowanie bardziej liberalni niż wy, kapusie. W czasie II wojny światowej ja bym za was, dla was zajęcie znalazł. I ja się od tego nie odcinam. Ja też się od tego nie odcinam. Otóż... Nie ma nic gorszego od wydawnictwa niemieckiego. Zik! Pozwól, że... Zik! Zakrwawiony redaktor dziennika zgłosił się na policję, twierdząc, że ktoś postrzelił go, uważaj... To nie ja. W przyrodzenie. To nie ja. Ale w jego spodniach nie było dziury po pocisku.
policjanci ustalili szybko, że 27-letni redaktor wypił za dużo i bawił się straszakiem, który miał w kieszeni i strzelił sobie niegroźnie w ptaszka. Niestety ptaszka odratowano. Prawdę mówiąc, to ten dziennik to jest jeden wielki straszak. Słuchaj, no, wygrała Justyna. Jest cała redakcja dziennika, słuchaj, zobacz. Na ostatniej stronie faktur. Poddaliśmy się kastracji, napisane. Wreszcie! No nie było dużo roboty. Zabieg polegał na usunięciu z jąder komórek produkujących testosteron. Michał, pamiętasz, jak wygrywał Szulkowski? Pamiętasz Szulkowskiego albo Szozdę? No pamiętam, Kolarz. Oczywiście. To mówiło się, że on wygrał o parę długości. Grałem Szulkowskim zawsze takim kapselkiem znalezionym. No. Że wygrał o parę długości. I wiesz, co mnie przeraża? No. Że ona też wygrała o parę długości. Co ty opowiadasz? Justyna ma najsztuczniejszy biust i jest zdjęcie. O jest. Ojej. 77% głosów. Jak one się z cudem zmieściły, te głosy w tym biuście. Boguski staje na nogi, ale to nie, poczekaj, bo jestem na scenach sportowych. No tak, kupiła buty za 200 zł. Upadek. Straszne do przednie. Upadek. Będziemy walczyć o Edytę. Edyta będzie walczyć o nas? O, u mnie zupełnie nie. Mila Tehentiew. Słuchaj, Soduwa mi nie grozi, to mówi ta, zobacz, jakie ona ma nogi. Pedałował z 3 promilami. Zobacz, jakie ona ma nogi, patrz, jak to ona wygląda. Gardias? Tak, ja to... Ja jak ona przepowiada tę pogodę, to nie patrzę w ogóle na mapę. Czy ona tak jak wszyscy zwycięzcy za pieniądze tańczy na różnego rodzaju imprezach? Nie, na różnego nie, ale na róże. Może byśmy zrobili zrzutę, by zatańczyła dla nas studio. Na pogrzebie Waldorfa. Co ty na to? A Waldorf już dawno nie wie. Błagam cię, no proszę cię. A poza tym, dlaczego na grobie? Podzieli no bo się Porsche ze swoim mężem. Posłuchaj! Kasia podzieli się kiełbasą ze swoim chłopcem. Jezus, zrozumiałem, nie chce mi dać wróżka, bo jestem za stary. Okazuje się, nie chce dać mi wózka. Boże, się przeraziłem. O Boże jedyny, czy ty wiesz, że Piotr Rubik zaśpiewa? No co ty? A tak. Na czym pogrzebie? Gorzej, z Liszowską zaśpiewa. Jeszcze gorzej, jak oni śpiewają. Słuchaj, mam szok. No. Przydało się radio RMF FM. Dawaj. Jak donosi radio RMF FM? Jedna ze słuchaczek znatknęła się na robaki w popularnych bakaliach. Koniec wiadomości. Zdaje ty tam pracowałeś kiedyś, ty byłeś takim robakiem, nie? Ale to się jeszcze wtedy RFSS nazywało. RFSS! And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00. Esserok. Ale muszę ci powiedzieć, że nie tylko, wiesz co, ci z dziennika, te Oberluftwaffe, Sturmbannführer nagrywają nas, bo nagrywają nas też ci komentujący na pudelku wszystko. No co ty, pamiętasz, jak się zaczęła cała afera z podwójnym M, czyli z wielbłądzim uchem, czyli z Tomaszem Kamelem? No, no. I rzuciłeś taki tekst, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. No tak. Tutaj wypominają ci dzisiaj, żeś zerżnął z pudelka, ty! Kuba, nie zrzynaj, ci piszą szok! Komentujący na pudelku. Zaraz obok twarzy Kamela, o którym piszą, że poprowadzi wybory Miss Lubelszczyzny. Jak ja nie zerżnę... Dało mi się przybyć te informacje na antenę. Jak nie zerżnę, to się źle czuję. Słuchaj, co tam fakt? To było dawno temu. Co tam fakt? Daj spokój. Co tam Super Express? Chcecie się naprawdę nieźle ubawić? No. Zapraszamy. www.goldenline.com/Mariusz Iwulewski. Boże! Ale czy ty się doczytałeś, czy ty się doczytałeś, tak, że szuka żony? No wiesz, no, jak w młodym wieku zacznie, to może tak gdzieś koło Jana Nowickiego skończy. Drogie damy w wieku emerytalnym, poszukujące wciąż jeszcze młodego... Rachityczne ciałko. Dosyć rachitycznego ciałka. Dajmy takie ogłoszenie. Mimo wszystko dającego jakiegoś takiego młodzieńczego ciepełka. Nie, mam pomysł na ogłoszenie. Proszę. Klub wędkarski, potrzebujecie przynętę na haczyk, Mariusz czeka. Jałówki spłynęły żywcem w Podlaskiem, wiesz? No co ty? Naprawdę. Oj, będzie długie lato, będzie, jałówki spływają. Późnym wieczorem w Treolinie, słuchaj, pod Sokółką wybuchł pożar, jałówki rozbiegły się po całej wsi płonące. Podobno Salwador Dali jałówki? Już planuje namalowanie ich, płonące jałówki. Ty, słuchaj, zobacz jak to, bo ty pojechała do Kan, Weronika Rosati i Kasia Sowińska, nie? Pojechała i ty byś do chciał z jedną, a ja bym już z jedną nie chciał. No bo ty już tą jedną już miałeś do czynienia. I zobacz, nie wydaje ci się przerażająca puenta, że polski kibel jest w dobrych rękach? Wiesz co, jak zawsze patrzę na nią, to zawsze mi przychodzi do głowy jedna kolenda, taka jak patrzę na tą koleżanką Sowińską. Maluśkie, maluśkie. Oj, maluśkie, maluśkie. Oj nie, nieprawda, to nie jest prawda. Są takie malusieńkie. Ale wiesz, widziałem zdjęcia, jak panie stoją jedna obok drugiej. No. Kasia wygląda pięknie, ale Weronika wygląda jak taki stary Indianin, wiesz? Nie, nieprawda, nie pozwolę powiedzieć złego słowa na Weronikę, ponieważ ja niedawno widziałem Weronikę, ja wiem jak ona pachnie. I tym bardziej, że, tak, jak że taki stary wcale nie maluśkie, nie maluśkie. Broń Boże, absolutnie. Ja bym bardzo chętnie podał jej fajkę pokoju swoją. Naprawdę? Wiesz? Tak, a ona mówi, zobacz, nie mogę pyknąć.
i pogrzebałbym jej w pióropuszu. O Jezu, zdaje się, że Mariusz odbił komuś jakąś żonę, słuchaj. Tak? Tak. No taką brzydką jak ostatnio. Wieści z Mazowsza, pijany emeryt szalał z bronią, wyobraź sobie. Bo to bronia to była ta nowa jego dziewczyna. A, bardzo możliwe, przepraszam bardzo, rzeczywiście. Kruk, miałaś kupować polskie, donosi Super Express. Elżbietę coś tam, Kruk namierzone jak kupowała. A! Włoską torebkę, B! Włoskie perfumy, C! Włoskie buty, szok! Przepraszam, już? No już. Lubieżnik w potrzasku. Policjanci z Białej Podlaskiej zatrzymali Mariusza, wyobraź sobie. Wszystko się zgadza, lat 30, rachityczna budowa ciała, okulary, czapka przypominające znanego prezentera TVN-u, którego podejrzewają o napastowanie małych dziewczynek. Posłuchaj, policjanci z Augustowa zatrzymali... Przez kilka miesięcy dostosowywali informacje o dziwnie zachowującym się Mariuszu. Napastował w sklepach i na klatkach schodowych kilkuletnie dziewczynki. Obnażał się i ocierał o nie. W końcu udało się zatrzymać zboczeńca. Poczekaj, stwierdził, że pracuje bez celok. Czy obnażał się z okrzykiem, no i co, ma się tego bimbała? Nie. Bo u mnie, zobacz, policjanci z Augustowa zatrzymali dwóch Litwinów. Jeden Mariusz L., drugi jego ojciec. Ucięli sobie drzemkę w skradzonym w Niemczech aucie. Gdy policjanci ich legitymowali, Litwin Mariusz wyszedł i powiedział, co, ma się tego bimbała. O czym obnażył się? Bardzo niesympatyczny jest artykuł nieekologiczne zmazy dzisiaj w fakcie. Nie miałby dzisiaj na poziomie. No właśnie, nie będę. Nie muszę. Wiesz, że ten Szyfran w Sołciek miał depresję. Spadła na mnie koparka i żyje, mówi pan Bogdan, który nie ma wątpliwości, że to był cud. Pijana woziła syna tak długo, że umarł. Boże, kochany, to musiała golnąć naprawdę. Wielki cmok w chipsy. Oj, nie będę tego czytał. To no co, generalnie, to wracamy do koniec sushi, witaj kiełbaso. Proszę państwa, w Polsce jak codziennie masakra. Żegnajcie orientalne kolacyjki w japońskich restauracjach. Czas przerzucić się na swojskie jadło. Byłem na premierze Wojny Polsko-Ruskiej i pogubiłem się, bo naliczyłem 372 użycie słowa kudwa, wiesz? Pobogam się, czy mógłbyś tego nie cytować na antenie? No dobrze, my się tutaj nie zajmujemy aż tak wysoką kulturą. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W SC Rock. 8.40 to jest dobra pora, żebyśmy rozpoczęli nasz program, prawda? 15 lat temu, zobacz, jak ją szok pourazowy trzymał. 15 czy 20 lat temu. Wiesz co, tak jak się na nią patrzy, to rzeczywiście ona trochę smutną ma twarz. Ale wiesz, ona jest zdecydowanie bardziej fajniejsza od swojej siostry. Te psychozy maniakalno-depresyjne, problemy w kontaktach, wiesz, relacjach osobistych. Mów taką muzyczkę o skarpetkach. Ona nawet powiedziała ostatnio, że w ogóle seks ją nie łechce, wiesz, że wystarczy, że mężczyzna ma poczucie humoru. I tak się zastanawiałem, kurczę, ciekawe, dlaczego ona tak mówi. Potem zobaczyłem zdjęcie tego Briana, wiesz? Przepraszam, nie Briana, tylko tego Michaela, z którym ona jest. Wiesz, i tak sobie pomyślałem, oj, rzeczywiście lepiej, żeby on miał poczucie humoru. Coś szukał, powiedz. Znalazłeś? Ona się urodziła 15 listopada 70 roku. To ile ma lat? To jest smutna historia, 80, tak naprawdę. 39? Muszę ci powiedzieć, że w ogóle ostatnio miałem przyjemność z nią na żywo i ja wcale bym nie odmówił. A ona, wiesz, też miała przyjemność z tego? A jeszcze 15 czy tam 20 lat temu, to jeszcze... Paulina jest jedną z najbardziej bystrych i inteligentnych i fajnych córek. Ostatnio niestety została wyrzucona z Stefan Style, z tego co słyszałem. Nie, ona podobno zrezygnowała, bo nie dawała rady z tą żoną tego bogatego, wiesz? Podobno dlatego, żona bogatego przegryzła jej aortę. A bardzo źle to wygląda na wizji. Nie przegryzła aortę, tylko słuchaj, ona w ramach cateringu zamawiała, słuchaj sobie, wiesz, a to jakieś surimi, a takie kiełbasy tylko. A to jakieś ptaszki egzotyczne, a ona w ogóle, wiesz, no mówi, daj spokój, przecież mi to przez gardło nie przechodzi, musiała zrezygnować. Paulina Młynarska, proszę państwa, córka Wojciecha Młynarskiego. Ja pamiętam, że Paulina przeżyła szok. Parę lat temu opowiadała mi o tej historii, nie chciałem wierzyć. Dzisiaj ta historia ujrzała światło dzienne, kiedy grała jako 15-letnia aktorka, dodajmy, w filmie Andrzeja Wajdy. Kronika wypadków miłosnych. Wszystkiego było, tak. Kronika wypadków miłosnych miała wpadkę miłosną, gdyż brutalnie ją wykorzystano i zgwałcono. Znaczy, zarówno państwa, psy, jak i film. Mistrz znany z realistycznego podejścia do dzieła, które kręci. No, tym razem prawdopodobnie przekroczył pewną granicę, pewien rubikon niewinności Pauliny Młynarskiej. Proszę 15-letniej państwa, wówczas dziewczynki. Na stole pojawiło się alkohol, relanium oraz brutalne słowa mistrza. Paula, life is brutal. Nie, to nie mistrzu, to jakiś gruby i spocony kierownik produkcji podobno. A potem się okazało, że asystent kierownika produkcji. Potem przyszedł człowiek od kabli i wszyscy ćwiczyli z nią rolę wypadków miłosnych. Rolę wypadków, kolejnych wypadków miłosnych. My się tak śmiejemy, bo teraz jest pytanie, gdzie jest ta granica między tym, że właściwie powinno być to ujawnione dobre 20 lat temu. 25. Tym, że to jest przykre.
i z tym, że to jest Wajda. Znaczy, no, aktorka, która stawia swoje pierwsze kroki, tym bardziej u wielkiego mistrza, wiesz, znanego z popiołów, z kanału, który... Z filmu Pan Samochodzik i Tajemnica Tajemnic. Z filmu Tatuś Muminka i Morze. Z filmu Fantomas i Zagadki Fromborka. Z filmu Kolargol na Księżycu. Nie, to był Miś Kolargol w kosmosie, na Księżycu, na Księżycu. To był chyba Kuca film, wiesz, a nie Wajden, tak mi się no, wydaje. No w tym filmie tam dosyć często Miś Kuca. Chociaż drugą część dopiero Kuc nakręcił Kolargol. Tam, gdzie Hołownia gra. Proszę Państwa, słyszała w tych pierwszych dniach swojej rozpoczynającej się kariery, że przez takie nikt jak ona przepadnie dzieło wielkiego artysty. Tak dzisiaj wspomina tamte zdarzenia Paulina Młynarska. Najgorsze jest to, że wiemy skądinąd, że mistrz Andrzej W. nabrał wody w usta. Wszyscy ludzie związani z... Wursta nabrał wody. Wursta, niektórzy twierdzą, że pierwszy gwałt na rodzinie... Ona nabrała wursta w usta. Pierwszy gwałt podobno na rodzinie Młynarskich odbył się wtedy, kiedy ona grała rodzinę Leśniewskich, a brzmiało to mniej więcej tak. No, jesteście. Dlaczego się spóźniacie? My do naszej mamy. A mam tu napisane tak, a pan profesor czeka tak. Ale my już nie chcemy do profesora. Myśmy już byli. No, zaraz sprawdzimy. Panie Gabryś, pozwól pan na chwileczkę. Panie magistrze. Ja wiedziałem od razu, że to testów, tylko nie miały skierowania. Dobrze. Panie Gabryś, to niech pani rozbierze, dobrze? Ładnie to tak. I po co te koszałki, opałki z dziadkiem? Że was się trzymają żarciki, to rozumiem. Ale ten starszy pan, to wasz dziadek? Pan Arkadiusz? To nie jest nasz dziadek. Znowu mnie bujacie. Ale tam dostaniecie w kość. A kłamczuchy, chodźcie do środka. Panie magistrze, te małe to jeszcze nic. Tak, no. Ale ten tak, ich no, dziadek, tak, jakiś rozumiem, dziwny. Rozumiem, tak. Chodźcie. Dziadek jakiś taki chrupiący w trakcie testów. No ale rzeczywiście jesteś na rzeczy. No dzieci do testów, poza tym wychodzi jakby z tego fragmentu ta prawda, na którą pracuje w tej chwili Instytut Pamięci Narodowej, w skrócie IPN, że Andrzej Wajda to słynny TW profesor. Proszę Państwa, na szczęście historia, jak wiemy, jest nauczycielką życia i potrafi napisać swoją puentę. Od tamtej pory Andrzej Wajda też zgwałcił parę filmów. Proszę Państwa, mamy to jest koncert piosenkę. Życzeń, w czwartek ale jak jest zwykle jedna, wiesz, mnie tylko dedykację. Ta piosenka przychodzi na myśl. Ty powiesz pierwsze słowo, ja drugie, dobrze? Proszę bardzo, uwaga. 3, 4. Bierz mnie. Jaki kac pulsuje w głowie. Przeżyłem wczoraj ostry balet. Jakaś panienka drzemie obok. O kurczę. Ona jest naga. Bierz mnie. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00. Z czym ci się kojarzy Australia, powiedz? Słuchaj, tylko pamiętaj, żeby ten podkład był ciszej, bo ja w ogóle ciebie nie słyszę. Tak, no. Australia kojarzy mi się z Agnieszką Fitkau-Perepeczką, która tam wyjechała ostatnio. Australia będzie się kojarzyła, pamiętam, oglądałem Tonego Halika, jak byłem mały, i Elżbietę Dzikowską. Słuchaj, i pamiętam... Kto był mały? Przepraszam, bo nie słyszałem. Nie, ja byłem mały, a Tony Halik był zawsze wielki. Stary, tak. To rzeczywiście był taki pomarszczony. I pamiętam taki, wiesz, film, który nakręcili w Australii wśród aborygenów. Jeden z nich kucał, wiesz, i był nagi. Nie, dzisiaj miał być poziom, błagam cię, pokażmy, że jesteśmy odczytani, przynajmniej słuchaj, jeden z nas. Coś nieprawdopodobnego i to mi się do tej pory kojarzy, wiesz, bo to leżało na ziemi w ogóle. I tak się narodziła saga przygód Tomka. Tomek w krainie kangurów. Mieszkająca w Australii patrena Aliston ma bardzo poważny problem, mili państwo. Należący, mili państwo, do niej ptak Edward z gatunku emu pragnie rozładować swój, mili państwo, popęd seksualny. W związku z tym, że w okolicy nie ma żadnej samicy emu, Edward najchętniej zobaczyłby w gnieździe swoją panią. Edward jest tak zdesperowany, że za każdym razem posuwa, dobre słowo, się o jeden krok dalej, a Petrena Allison nie potrafi poskromić jego zapędów, mówiąc: Edek, daj spokój, Edward. Kobieta zdecydowała się niedawno wystosować apel do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są w stanie pomóc uniknąć jej tego nieszczęścia wielkiego. Właścicielka niesfornego ptaka wierzy, że sprowadzenie przyjaciółki dla Edzia odwróci jego Edzia od niej samej. Chciałem powiedzieć, że popędy seksualne samców o imieniu Edward są już kultowe w ogóle, również na ten temat w ogóle nie będę rozmawiał, jest tylko
pewien problem, kobieta nie ma odpowiedniej przyczepy. Ty mógłbyś jechać swoim samochodem, bo to jest taka jedna wielka przyczepa. No posłuchaj, ale wszystko się zgadza. Napisane jest, Edward waży 45 kg i ma 1,50 m wzrostu. Wiesz co, zajmij się swoim z wąsami, masz strusia z wąsami. Posłuchajmy, proszę państwa, jak niebezpieczne Słoneczko potrafi być opalone emu. Napalone emu, co ja gadam. Antoni Guciński, nasz kultowy, kochany, jedyny, przewspaniały. Samce często wyrażają takimi właśnie odruchami seksualnymi, co wcale nie oznacza, że chcą gwałcić, czy że to ma takie znaczenie. To po prostu jest niewłaściwa interpretacja. Na przykład to są zupełnie dwa światy, inna anatomia, inne zachowanie. Myśmy wiele emu wychowywali i one są bardzo przyjemne, bardzo puchliwe. Jak boję się czegokolwiek, obserwowałem je w Australii również na tych równinach, więc swoje przywiązanie do właścicielki, którą uznaję trochę za partnera może gatunkowego, wyraża w ten sposób, że ludziom od razu seks przychodzi do głowy. No to jak tam u was w tych tematach? Że ja zauważyłem, że te strusie emu to są ptaki lądowe, szybkie i nielotne. Zupełnie jak nasz wydawca. Ale mam piosenkę. Zanucisz ze mną o tym strusiu? A pomożesz? Wejdziesz do drugą rurkę? Nie, to. Nie, wycisz. Em jak emu, szaba da ba da. Nie, to. Stasio. Stasia, zaśpiewam z tobą. Yo, madafaka, szaba da ba. Ptaka, yo, madafaka. Yo, madafaka, urwę ci ptaka, yo, madafaka, yo. Yo, madafaka, urwę ci ptaka, yo, madafaka, yo. Yo, madafaka, urwę ci ptaka, yo, madafaka, yo. Poranny wojewódzki i figurski. WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Esce Rock. Czasem kobietę ubiera liść bananowca, na innym kontynencie sari, w naszym kraju Jolanta Rutowicz ubrała się w Ferrari. Jedyne słowo, które mi przychodzi na myśl, biorąc pod uwagę określenie mojej temperatury, mojego nastroju, mojej takiej duchowej kondycji. Jak się z tym czujesz? Nie wiem, Panie Kubie, jak się pan z tym czuje? Nie wiem, jakie to jest rzecz. Upokorzenie. Ale wiesz co, znalazłem czyli, wczoraj... Czyli jest ten gorzki smutek porażki swego rodzaju. To nie jest gorzki, to jest wstyd. Poczekaj, nie, ale zróbmy takie rozmowy niedokończone. Na koniec wieku. Ale jeszcze chciałem jedną dygresję. Rok, tak? Proszę, znalazłem jeszcze, wczoraj moi współpracownicy pokazali mi, że obok dziennika jeszcze są inni kapusie. Kiedyś był taki serwis, ja nie wiem, czy jeszcze Gabryś Bugajny nim zawiaduje, VIP News.pl. Teraz tam takie mędy pracują. Nie wiem, czy co ty opowiadasz? Nie, naprawdę. Wiesz, bo żeby być pudelkiem, to trzeba mieć jakąś lotność. Ale co, napisali o tobie? Tak, właśnie napisali o tym, tak. O tym, że... Całą audycję poświęciłem, że taki jestem rozpaczony. Arcydzieło zrozumie nawet idiota, ale jakże inaczej. Dobrze, pozwól w takim razie, że zapraszam państwa na rozmowy niedokończone w Polskim Radiu SK Rock w tej chwili we czwartek 21 maja. Ja będę twoim gościem, dobrze. Moim gościem w tej chwili jest pan Jakub Wojewódzki. Dzień dobry panu, witam bardzo serdecznie. Naszych słuchaczy nurtują pewnego rodzaju emocje, które z pewnością targają panem w tych trudnych dla pana chwilach. Targają mną w tych panie Jakubie, trudnych... Prosimy chociaż spróbować określić w kilku zwięzłych słowach tą nieznośną ciężkość bytu, która w tej chwili ciąży panu z pewnością. Ta nieznośna ciężkość bytu, która ciąży mi z pewnością. Proszę powiedzieć, jakie to jest uczucie być... Upokorzenie. ...w ten sposób wynarodowionym, ekskomunikowanym z pewnej społeczności Jolanta elitarnej. Jolanta Rutowicz ma nową zabawkę. Proszę państwa, naszym zdaniem, marketingowo, ale ścisz trochę. Marketingowo to był strzał w dziesiątkę, dlatego... Widzę, że jednak jesteś poddenerwowany. To ścisz trochę nie było powiedziane takim normalnym nie, tonem. Nie. Marketingowo jest to strzał w dziesiątkę, bo to jest trochę perła w koronie, Michał. Tylko nie pytaj, z czego jest tak perła. Zaczyna ręka ci latać. No, ja zawsze tak mam. Poczekaj, na głośnie, wezmę mikrofon, zrób głośniej. Słychać? I to spocenie, jakieś takie zaróżowienie i pąsy. Rzeczywiście, to nie są pąsy! Jest coś na rzeczy.
Warszawiacy, lepiej wieczorami nie wychodźcie z domu, mówi Jola. Śmigam po całym mieście, cisnę ile wlezie, a jak uda mi się auto odpalić, to jeżdżę jeszcze szybciej. No posłuchajmy, proszę państwa, co rajdowy kierowca Tomasz Kuchar ma do powiedzenia na temat... No. Bo chodzi o to, że targi erotyczne będą w Warszawie, tak. I Jola jest twarzą, a to auto jest samochodem tych targów. Jest twarzą targów erotycznych. Jola dostała samochód... Dobrze, że ma przynajmniej szerokie usta, no. Jola dostała ten samochód do pełnej dyspozycji. Ja tylko boleję nad jedną rzeczą, tak. Wiesz? Że to miejsce, gdzie Maciek miał wypadek, już zreperowali. Chciałem powiedzieć, że to jest prawdopodobnie eksperyment. Odcinam się od tego, jak zachowuje się Ferrari z efektem próżni wewnątrz. Odsysania takiego trochę. W tym temacie Tomasz Kucher. Nie mogę za bardzo rozmawiać, bardzo przepraszam. Proszę o telefon w jakimś innym czasie, dobrze? Słuchajcie, jeszcze raz zacznę. Ja uważam, że to jest jakaś kolejna wkrętka Martenki i Misiury. Nie wierzę, żeby tak się stało. Natomiast jeżeli tak by się stało, to faktycznie jest hańba. Kiedykolwiek chciałbym mieć Ferrari, to... Czy kiedykolwiek chciałem mieć Ferrari, to już go nie chcę. I uważam, że ta pani jest na pewno niebezpieczną użytkowniką jakichkolwiek dróg. W jakimkolwiek samochodzie, szczególnie w takim. I mam tylko nadzieję, że to jest dobra wkrętka, a nie prawda. Bo jeżeli to jest prawda, to sam będę bardzo ostrożnie uważał na to, co jeździ naokoło. Myślałem, że takie osoby, czyli niepełnosprawne umysłowo, nie dostają prawa jazdy w tym kraju. No, Tomku, niestety muszę cię zmartwić. Zdaje się, że Jolanta Rutowicz za chwilę zrobi nowy program na temat Tomasza Kuchara tym razem. Ale to wcześniej ta osoba, która nie miała czasu, bo była bardzo zajęta, bo szukała kluczyka, bo nie wie, że tam się zapala nie z kluczyka. Mhm. Ja, proszę państwa, powiem, bo Michałowi już to powiedziałem. Zamówiłem nowy samochód i dla mnie nie ma takiej ceny, Michał. Nie chciałem jeździć Porsche, bo wiesz, kto jeździ Porsche. Nie chcę jeździć Ferrari, wiesz, kto jeździ Ferrari. Ale Bugatti to jeszcze w tym kraju nie jeździ nikt. Znaczy jest podobno jeden człowiek we Wrocławiu. No. Chciałem powiedzieć tak. Te kluczyki z czarnym koniem niejednego i Jolantę nęcą. Lecz w grobie się przewraca Ferrari Enzo. Wiesz co, mam taką puentę literacką, wiesz? Proszę. Nie wiem, czy przypominasz sobie, bo różne były środki lokomocji. Proszę. Pamiętasz Mistrza i Małgorzatę? Pamiętam Mistrza i Małgorzatę. Małgorzata tam na świnie latała. Michał Buchakow, tak. No, na świnie latała, no. Koniec. No to co, to jest twoja dedykacja. Ja się nie będę wtrącał w tej informacji. Dla wszystkich użytkowników zostawiam. Ja się łączę z tobą w bólu, widzisz, pomimo wszystkich tych drajc. Nagłoś jeszcze rękę, poczekaj. Które doświadczam. Poczekaj, Robert. To jest latająca ręka, proszę państwa, Kuby Wojewódzkiego. Z tych nerw taka. Mam zapowiedź, no. Roztrzęsiona, proszę bardzo. Dla wszystkich użytkowników samochodów marki Ferrari F430 Spider i nie Spider, Andrzej Rosiewicz o tej marce właśnie. Polskim Radiu Eskarot. Polskie Radio Eskarot, prawie zawsze dziewica. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, Polsko. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, Polsko. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Poranny WF. Rok. Jeszcze raz, nie ta piosenka, wszystko potrafisz tak się pieprzyć. Zdenerwowałeś, rozumiesz? Nie, zwalaj w tej chwili na mnie. Zobacz, jaki rozdygotany jesteś. Przyniosę ci zaraz jakieś leki. Relanium, alkohol i mnie zgwałci. Proszę państwa, piosenka dla wszystkich użytkowników Ferrari. W jakiej kolejności chcesz, żebym odbył tę przyjemność? Autobus czerwony. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak promienny blask. Wszyscy patrzą, jakby miasto swe zobaczyli pierwszy raz. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki, Figurski. Poranny WF. Poranny WF. Eserok. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Ty jesteś Kasia Zielińska, ja jestem Kasia Zielińska. Czy ty jesteś Kasia Zielińska? W naszym kraju pojawia się coraz więcej egzotycznych postaci. No, nie mam na myśli tutaj na przykład ciemnoskórej nawałnicy z Afryki Południowej, która przyjeżdża do nas w celach zarobkowych. Nie mam też na myśli żółtej nawałnicy z Afryki Zachodniej. Chodzi, proszę państwa, o różnego dziwnego pochodzenia pseudopolaków, którzy pchają się do parlamentu, by decydować o losie. Pamiętasz? No jak może ktoś, kto się nazywa Róża Thun von Grafin und Hohenstein, decydować o losie nas Polaków? Pamiętasz hetmana Stefana Czarneckiego, który bił Szwedów? No pamiętam, ale to był... zlikwidował powstanie Chmielnickiego. Ale tych dobrych Czarneckich wtedy już wybili. On w tej chwili tak się grilluje w tej swojej mogile, przewracając się z lewa na prawo. No. Proszę państwa... Ryszard nie jest Ryszardem.
Richard, już ma Richard od tej pory nie ukrywajmy prawdziwej tożsamości. Richard Czarnecki, który kpił z Różytun von Grafin und Hohenstein z Uliben Zuruk Zurike Penemindestrasse Deine Blumen. Proszę Państwa, okazało się, że Zbyszek Ziobro nazywa się von Lichtenstein. Naprawdę? Tak. Ja słyszałem, że von Jungingen, a nie von Lichtenstein. Lichtenstein to nie jest po matce, Jungingen po ojcu. Otóż Ryszard Czarnecki, przejdźmy do konkretów. Tak. W ramach podsumowania tego tygodnia. Państwowa komisja wyborcza ustaliła, że szok. Richard Henry, tak się nazywa. Richard Henry Blackness może być. Blackberry. Bo okazało się, że Richard urodził się, proszę Państwa, w bardzo biedniej, taniej polskiej dzielnicy Londynu. Black Fury. Zarzekał się wcześniej, że na liście będzie figurował w polskiej wersji. Tak. Tak było przez ostatnie kilka lat, ale komisja, proszę Państwa, po skandalu z Różą Thun von Grafin und Hohenstein Jakob Hohenzoller. Przepraszam, Jakobs Kronung und Hände hoch. Veloray and Bosch. Bo jeszcze okazało się, że ta, proszę Państwa, że ta Uma Thurman to się nazywa Plenitude Action Lipozą w ogóle. Nieprawda, Uma Thurman podobno się nazywa Jolanta Chojarska właśnie. Proszę Państwa, jeszcze niedawno Ryszard Czarnecki szydził z nazwiska Róży von den Grafin Hohenstein, a okazało się, że nazywa się Richard and Henry. I jak się okazuje, nos ma bardzo duży, bo wszystko ma w nim. Nie przejmuję się tym, ponieważ Polacy, mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego doskonale wiedzą, że Ryszard Czarnecki będzie zawsze Ryszardem Czarneckim, niezależnie od tego, że będzie figurował jako Richard Henry Czarnecki. No cóż, można powiedzieć, że pokutuję za fakt, że urodziłem się w Londynie i angielscy urzędnicy w tym mieście wpisali do metryki Richard Henry Francis. Choć tego Francisa już Państwa Komisja Wyborcza nie uwzględniła, tak rzeczywiście w dowodzie Francisa nie ma. Reasumując, Ryszard Czarnecki pozostanie Ryszardem Czarneckim, mimo że 7 czerwca będzie widniał jako Richard Henry. Chciałoby się powiedzieć, że trochę ulżyło, a jednak to nie były dobre wiadomości, proszę, prawda? Proszę Państwa, Ryszard Czarnecki ma to wszystko w nosie. Pamiętajcie, 7... Będziesz tłumaczył? Ja tłumaczę. 7 czerwca... Nie, ja nie będę tłumaczył. Miejcie w nosie Ryszarda Czarneckiego, bez względu na to, z której strony. Bez względu na to, co mówisz. Bo tam jest ruch lewostronny. Wciągnijcie go lewą dziurką. Jest piosenka Michała, który też jest z Polski. Chociaż jest trochę z Niemiec i to widać, a Wiśniewski po niemiecku jak będzie? Po jakiemu? Po niemieckiemu. Czartoryski. Czartoryski? Denn alle, die dort oben einmal waren, sie alle sagen, es ist wunderbar. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WFSC Rock. WFSC Rock. To co, zaczynamy staropolskim zwyczajowym przy okazji tej osoby, ale zawsze. Ale myślę, że też powinniśmy jednak puścić Kocham Cię Polskę. Poczekaj, 3, 4. Nie, ja wiem, kto będzie bohaterem, powiem imię i razem zrobimy ten jingle i potem nazwisko, dobra? Ale najpierw Kocham Cię Polskę, proszę. Ale po co? No dobrze, to bez. Uwaga, teraz będzie news o Szymonie Majewskim. Proszę Państwa, Stalowa Wola. Stalowa Wola, miejsce akcji Stalowa Wola. Dlaczego Stalowa Wola? Bo trzeba mieć stalową wolę, żeby obejrzeć od początku do końca ten program. Uwaga! SMS. Otóż proszę Państwa, pewien mężczyzna w Stalowej Woli założył się o 500 zł z kolegami, że przebiegnie miasto nago. To była jego prywatna decyzja, prywatny zakład i prywatne 500 zł, które wygrał, oraz prywatne jego genitalia. Jego prywatny wyczyn z gigantycznymi genitaliami nagrał przypadkowy kierowca samochodu, a potem umieścił w sieci. Na swojej prywatnej sieci zatytułowanej My YouTube. Nieśmiały Nagus pozwał już stację telewizyjną, który użył materiału. Z jego udziałem podobno polecił mu to prawnik. Pierwszy, który został postawiony pod ścianą, był, uwaga, Szymon! Nasz kolega Majew. Fragmenty biegnącego człowieka z jego prywatnymi, dędającymi się jądrami po ulicy Marszałkowskiej w Warszawie w swoim programie wykorzystał, uwaga, Szymon! Dlaczego to robimy, proszę Państwa? Dlatego, że bardzo cenimy Szymona i uważamy, że jego producent Rinkę Rojes wydobywa z Szymona to, co nie jest u Szymona. Najlepsze. Oj. Nie no, to było między jądra już, naprawdę, wiesz? Nie no, ale błagam cię, podoba ci się, jak on się nie chce śmiać, a się śmieje. Nawet mnie zabolało, jak się śmiejesz z Szymona. Proszę Państwa, swojego czasu walczyła na szczęście nieskutecznie z naszym kolegą Szymonem.
Majewskim, Danuta Chojarska. No i teraz nie zamierza składać oręża. Wiesz co, ale powiem ci, że to jest taki dobry antyperspirant. Jak mam chodzić śmiać i jak mówisz Chojarska, to od razu mi się odechciewa. Dobrze, ja zapowiem tę uwagę, przygotuj się dżingiel. Danuta Chojarska będzie pozywała Szymona Majewskiego. Sąd ode mnie chciał kaset, żebym miała nagrania kaset i wtedy udowodniła, że on to robi. Ja nie oglądam programu Szymona Majewskiego, nie? Także nie ten. Dałam sobie spokój z nim. Nie wiem, no wie pan, no troszeczkę kultury musiałby pokazać, a on coraz gorsze miał te programy, z tego co widać. A czy sprawa tak szybko, myśli pan, będzie? No jeszcze trochę będzie na wizji. Ale może się znajdą dobrzy mecenasi, którzy się zgłoszą i pomogą facetowi. Może pomogą, nie? Nie, powiem panu, że co do Szymona Majewskiego, to nie tylko moja opinia, ale też wielu ludzi, którzy oglądają, mówią, że stracił facet klasę, nie? Stracił facet klasę i prawie się wszystkiego czepiał. No nie, no ja właśnie ten, powiem panu, że jakiś czas ktoś mówi, że już mnie nie ma, ja wiem, chyba Szymonowi ten, oglądalność spadała i z powrotem Chojarską pokazał, nie? Wie pan, ja już nie jestem ściwym człowiekiem, polityka mnie nie ciągnie, ja mu tam życzę wszystkiego dobrego, kultury, to jak on się nie nauczy za dziecka, to już się nie nauczy, nie? Powiem panu, no tutaj miałam kontakt tam, gdzieś jakaś pani zna się z jego matką i mówi, że on miał bardzo trudne dzieciństwo, Szymon, dlatego teraz to wszystko odbija mu, nie? No ale może dzieci będzie miał zdrowe, nie? O, Boże kochany. Ale słuchaj, czy ty słyszałeś, bardzo że ona troszeczkę powieliła naszą tendencję, bo ona powiedziała, Szymon, posłuchaj. Sąd ode mnie chciał kaset, że miała nagrania kaset i wtedy udowodniła, że on to robi. Ja nie oglądam programu Szymona Majewskiego. Nie? No, słyszałeś, ale bardzo mi się podoba logika. Nie oglądam programu, ale widać, że odcinki coraz gorsze. Ja chciałem powiedzieć, że ponieważ Danuta Chojarska... Jak nazwisko, przypomnij? Chojarska. Uh-huh. Jak również nagi mężczyzna pozwali Szymona Majewskiego zniesławienie, więc na sali rozpraw stanie goły facet z Chojarską na wierzchu. Proszę państwa, Szymon według Danuty traci klasę, ale on przynajmniej parę klas ma. A ty, Danuśka? Dobry rząd prowadzącego! Jestem goły, moja mama! Ekiwa, umrę! Przestań, umrę! Umrę! Jestem goły, moja mała. Mama forsy mi nie dała. Czym tu straszyć, co tu robić? Kogo trafić, jak zarobić? And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki górski. Poranny WSR. Teraz będzie mój konik. No, wiara katolicka. Powiedz mi, z jaką narodowością kojarzy ci się nazwisko Echermann? No, wiadomo, Żyd wygnany z Niemiec. Albo nazista, albo Żyd, no właśnie. Oczywiście, profesor, myślę, że nie ma Bart Echermann z Uniwersytetu Północnej Karoliny, proszę państwa, postawił tezę, z którą ja od razu powiem, jako człowiek wychowany w kraju chrześcijańskim, odcinam się. Wiesz co, ale to jest jedna z wielu, bo ja całkiem niedawno czytałem o takiej teorii, to z kolei z jakiegoś profesora, od jakiegoś profesora z Jerozolimy. No, że, czyli Żyda. Że zioło, które porastało okolice w góry Synaj, było tak halucynogenne, że oni jarali i stąd dekalog, krzew gorejący, Mojżesz, Arka Noego. Naprawdę, to jest teoria naukowa. W tej chwili nie kpię. On był wokalistą Grateful Dead, mi się wydaje. Nie, on wtedy był w Marilyn Manson, ten. Potem przyszedł do The Clash. Otóż, proszę państwa, wracając do niemieckiego Żyda Barta Echermana z Uniwersytetu Północnej Karoliny. To jest ten, co wykradł Amerykanom bombę atomową. Otóż ten człowiek uważa, po przestudiowaniu jego książki Jesus Interrupted, że 19 z 27 ksiąg Nowego Testamentu zostało sfałszowanych, a doktryny dotyczące świętości Jezusa oraz istoty nieba i piekła nie są oparte na praktykach pierwszych chrześcijan. Według pana Echermana chrześcijaństwo nigdy nie polegało na postrzeganiu Biblii jako nieomylnego słowa Bożego. Jak twierdzi, chrześcijaństwo opiera się na wierze w Chrystusa i ludziom można wcisnąć każdą ciemnotę. Ów nazistowski Żyd, proszę państwa, pisze tak. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł podkreśla, że kobiety powinny pozostać ciche w kościele. Tymczasem w innym jego liście czytamy już, że kobiety mogłyby i powinny być przywódcami kościoła. Dodaje ów nazistowski Żyd. Profesor dodaje, że w pierwszych kościołach diakonami, apostołami były właśnie kobiety, a później mężczyźni, a później ci mężczyźni zaczęli się zachować jak kobiety. Czyli wszystko jest w porządku. Poza tym dodaje, że nie ma żadnego dowodu, że Jezus fizycznie powstał z grobu. Zresztą są różne wersje historii na temat zmartwychwstania, które są ze sobą sprzeczne, podkreśla fakt. Podkreśla fakt? Fakt, no tak. Bo ale gazeta fakt, czy ten bo fakt? Bo on jest wicenaczelny. Aha.
Chrystus był widziany po śmierci, Echman tłumaczy psychologią. To, co się stało wtedy, dzieje się przecież teraz, gdy umiera ukochana osoba. Ludzie czasami twierdzą, że ją widzą. Ile razy widziałeś tatusia? Proszę Państwa, w naszej stajni... Ile razy widziałeś tatusia? W naszej stajni... Ale wyrzuć monopolowe spotkania w sklepie. Mamy kilka zaprzyjaźnionych osób, które bardzo lubimy drażnić. Wśród nich jest ksiądz Isakowicz-Zalewski. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie bez wylewu. Proszę Pana, w dobie, kiedy istnieje wolność słowa, jeżeli ktoś ma swoje teorie naukowe, to jest jego sprawa. Natomiast szkoda, że zawsze tego typu rzeczy są traktowane w kategorii taniej sensacji bądź bluźnierstwa. No to niestety niektóre osoby z braku różnych możliwości zaistnienia bez przerwy podają jakieś tego typu sensacyjne rzeczy. Jest tylu biblistów, są całe instytuty, uniwersytety, które się zajmują badaniem Pisma Świętego, że trudno uwierzyć, że jeden osób wie lepiej od kilku tysięcy innych badaczy Pisma Świętego. Taczka dziennikarska, ale w dzisiejszym świecie co chwilę ktoś może powiedzieć, że Napoleon miał 5 sobowtórów, albo że piramidy egipskie zbudowali kosmici. To jest, tylko to w świecie badań naukowych nie ma żadnej wartości. Poza tym właśnie, że to jest pewna tania sensacja. Nie zdenerwował się za bardzo. Wiesz co, bardzo lubię tę intelektualną doktrynę Kościoła, że bluźnierstwo to jest inaczej według naszego języka myślenie, bo dogmat to nic innego jak zakaz takowego myślenia. Według tej teorii jesteśmy prawdziwymi myślicielami. Wiesz co, Woody Allen kiedyś zapytany, jak ma do wyboru papieża i klimatyzację, powiedział, zawsze wybieram klimatyzację. A ty jak masz do wyboru Elvisa i Jezusa, to kogo byś wybrał? Chciałem powiedzieć, że z naszych tajnych informacji wynika, że w środowisku profesora Barta Archmana pojawiły się siostry młynarskie, na co mamy dowody. Jesteście. Dlaczego się spóźniacie? My do naszej mamy. A mam tu napisane tak, a pan profesor czeka tak. Ale my już nie chcemy do profesora. Myśmy już byli. Zaraz sprawdzimy. Panie Gabryś, pozwól pan na chwileczkę. Panie Mariusz. Poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF. Ksiądz Isakowicz mówił, że to jest kaczka dziennikarska. Proszę Państwa, teraz w radiu kaczka dziennikarska, która ma ponad 2000 lat. Personal Jesus. To jest trochę niesmaczne, żeby wszystko zwalać na kaczki, wiesz, naprawdę. Oni też namieszali? Wiecie, Andrzej Turski, to jest taka dziennikarska łatwizna. Oni podobno dekalog chcą zmienić teraz, żeby trzecie było czwarte. Poranny wojewódzki i Figurski. Ćwiczą już od rana do 10:00. Jest rok. Na koniec naszego podsumowania tego bieżącego tygodnia przypomnijmy zajście z dzisiejszego poranka. Nie zgadniesz, jak to jest, że kiełbasa... Proszę Państwa, godzina 7:50, ja w poszukiwaniu swojego oręża, czyli gazety Fakt. Ja powiem, jak było. Ty zawsze wyposażony w Super Express, przygotowany, siedzisz z gazetką w ręku, ja swojej znaleźć nie mogę. Nigdzie w otoczeniu redakcji nie mogę znaleźć dzisiejszego numeru Faktu. Jego pierwszej strony, jak się potem okazało, którą Jakub Wojewódzki, podejrzewany o intymne kontakty z Tomaszem Kamelem, ukrył gdzieś głęboko, wolę nie domyślać się gdzie. Kiełbasa, produkt spożywczy, nazwa polska, pochodzi z języka węgierskiego kolbasz. Posłuchaj, są kiełbasy, które zawierają 72% wody. Przecież jedząc taką kiełbasę można utonąć. Proszę Państwa, w dzisiejszym fakcie czytamy na pierwszej stronie. To w takim razie zacytuję jeszcze raz króciutkie moje haiku. Żegnajcie zarobki bajońskie, żegnajcie kolacyjki japońskie. To już nie ta pożywienia klasa, dziś na obiad kiełbasa. To może opisz, o co chodzi. Koniec sushi, witaj kiełbasa, proszę Państwa. Dzisiaj wielki dramat opisany na pierwszej stronie Faktu. Dramat Katarzyny Niezgody i Tomasza Kamela. Musieli zrezygnować z luksusowych kaprysów i wrócić do swoich starych przyzwyczajeń. Bajka się skończyła, jak pisze gazeta. Zaczęły się schody, gdy pieniędzy brak. Nie jeździ się już na sushi do drogich japońskich restauracji. Sfotografowana Katarzyna Niezgoda, proszę Państwa, z tanią kiełbasą w dłoni. Słuchaj. Dzisiaj. W kiełbasach znaleźć 10 można... 10 złotych za kilo kosztuje ta kiełbasa. Posłuchaj, mięso wieprzowe można znaleźć także nutrię, osła, chomika, koguta. Naprawdę? Tak. Nutrię i chomika? www.żelazłemkiełbasa.pl. Masz jakąś wypowiedź? Mamy wypowiedź, proszę Państwa, na temat tego, ponieważ to nie są drogie kiełbasy, bo bywają kiełbasy, wiesz, francuskie. Ty, była taka piosenka Tilawu, kiełbasy Hermana. Może byś poszukał. Nie, mamy przyszła do mnie bieda. Za chwileczkę to zagramy. Ale Tomek, ja się odcinam. Wcześniej o kiełbasie. Nie będzie. Proszę Pana, najtańsza kiełbaska to u nas jest taka domowa. Domowa jest, proszę Pana, po 5,80. To jest najtańsza kiełbaska. Następną mamy troszkę lepszą, zwyczajna, po 7,50.
Jeszcze mamy, proszę pana, grillową kiełbaskę po 6,30. No, my to dużej ilości to sprzedajemy. Hurtownie to biorą od nas, no i ale sklepy, mamy kilka sklepów i też bardzo dobrze. No, znaczy ja osobiście to wolałabym na przykład wiejską naszą kiełbasę, no, jeżeli ja bym miała kupić. No to jest, wie pan, no cena też sama wskazuje na to, jaka ta kiełbaska może być, prawda? Ty akurat coś tam gadałeś i szamrałeś pod nosem, ale pani powiedziała, że jedna z najtańszych kiełbasek to jest grillowa za 6,30. Posłuchaj, parówki z drobiu... 30 groszy płacisz za mięso, 6 złotych za nutrię i chomiki. Parówka z drobiu, w środku jest nutria. Boże, a trzy zatem, zwierzęta w jednym. Żeby zjeść grillową, to jeszcze trzeba grilla dokupić, a tu się bracie nie przelewa. Może ty nie masz przyjaciół, ale ja o swoich, nawet żartem, ale będę się upominał. Pamiętaj tylko, że jak wpadniesz na grilla i poczęstujesz grillową, to za 6,30 to jest kiełbasa. Proszę państwa, Tadeusz Nalepa, człowiek, którego pożegnaliśmy, napisał kiedyś piosenkę, która okazała się taka profetyczna, jak to się mówi. Prorocza piosenka, którą dedykujemy z tego miejsca Katarzynie Niezgodzie oraz Tomaszowi. Wolisz zwyczajną czy niezwyczajną? Ja zdecydowanie grillową, przecież ci powiedziałem. Przepraszamy, że to jest trochę radosna piosenka, ponieważ wydźwięk będzie znacznie bardziej... Ale jak Stadia się odezwie, to teraz się zrobi smutno. Poczekaj. Gdzie ty jesteś, cieniu? Gdzie ty, cieniu mój? Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Może ty wiesz, cieniu, czemu poszła stąd? Wszystko mam, co trzeba, wszystko mam, co trzeba. Jej teraz jestem. Hej, hej, hej. Teraz jestem biedny, powiedz, czemu poszła stąd. Cieniu, tylko ciebie mam. Miałem jeszcze druha, ale przyszła bieda tu, przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Ćwiczą już od rana do 10:00. Jest rok.